Znani Polacy, którzy odeszli w lipcu 2023 roku. Polska publicystka i antropolożka kultury, Maria Rejman, zmarła tragicznie podczas urlopu, 20 lipca, w wieku 41 lat. Maria pracowała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Polska aktorka, znana widzom z ról w wielu kultowych serialach, Sylwia Gaj, zmarła 17 lipca, w wieku 58 lat. Polska aktorka głosowa oraz reżyser dubbingu, Miriam Aleksandrowicz, zmarła 5 lipca, w wieku 65 lat. Aktorka użyczyła głosu Muriel w Chojraku, Tchórzliwym psie. Głównej postaci w Domu zmyślonych przyjaciół pani Foster. Była też głosem Szencji w bajce Król Lew. Polska pisarka, projektantka mody, działaczka społeczna, Kaja Milecka-Plos, zmarła 13 lipca, w wieku 98 lat. Była damą Orderu Uśmiechu oraz była odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Polski youtuber Rafał Górecki, znany w sieci jako Rawgor, zmarł po długiej walce z chorobą 18 lipca, w wieku 35 lat. Rafał tworzył tak zwane pranki, które, jak zauważają fani, w przeciwieństwie do wielu podobnych nagrań, nie przekraczały granic dobrego smaku i budziły uznanie widzów. Polski dziennikarz, popularyzator nauki i autor pierwszej polskiej gry komputerowej Kółko i Krzyżyk, Bogdan Miś, odszedł 2 lipca, w wieku 87 lat. Bogdan wydał 20 książek poświęconych matematyce i komputerom oraz telewizji i teleturniejom. Pierwszy pochodzący z naszego kraju mistrz świata w tajskim boksie, Maciej Skupiński, zmarł 2 lipca. Po zakończeniu sportowej kariery, Maciej był znanym trenerem juniorów i seniorów. Polski adwokat, jeden z głównych bohaterów warszawskiej afery reprywatyzacyjnej, Robert Nowaczyk, zmarł 13 lipca, w wieku 55 lat. Polski modelarz lotniczy, medalista Mistrzostw Świata, Edward Ciapała, zmarł 19 lipca, w wieku 84 lat. Polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, Arkadiusz Loska, zmarł 20 lipca, w wieku 49 lat. Polski gitarzysta basowy, Piotr Warszewski, odszedł 4 lipca, w wieku 57 lat. Polski polityk, były prezydent Opola, Leszek Pogan, zmarł 25 lipca, w wieku 70 lat. Polski tenor, Lesław Pawluk, odszedł 19 lipca, w wieku 95 lat. Polski tłumacz, eseista, publicysta i redaktor, Lech Jęczmyk, zmarł 17 lipca, w wieku 87 lat. Polski trener i działacz kolarski, Wojciech Walkiewicz, zmarł 16 lipca, w wieku 84 lat. Polecam obejrzeć mój film, w którym opowiadam o znanych polskich aktorach, którzy odeszli w 2023 roku.